Witam kochane dziewczyny i chłopaki, moi drodzy. Dzisiaj filmik specjalnie dla Was z moim takim room tour. Pokażę Wam pokój, w którym dla Was nakręcam filmiki, bo wiem, że jeszcze takiego filmiku z mojej strony nie było, a było naprawdę bardzo, bardzo dużo pytań o taki filmik. I pokażę Wam taką moją organizację kosmetyków. Praktycznie cały mój pokój zwiedzicie. Darren jest dzisiaj kamerzystą i nawet on nie wie, co w tych wszystkich pudełkach wiklinowych i w tych wszystkich kuferkach się kryje. Także Darren dzisiaj będzie tutaj kręcił, moi drodzy. Dajcie kciuka w górę dla kamerzysty. I kochani, no serdecznie Was zapraszam, tutaj powstają wszystkie filmiki, wszystkie moje makijaże, zobaczycie taką moją stację kosmetyczną, albo stację kosmiczną, moi drodzy, właśnie z wszystkimi moimi kosmetykami, także ja Was serdecznie zapraszam. Buziaczki, pozdrawiam wszystkich, pa, pa. To pokazywałam Wam na blogu, ja tak zorganizowałam sobie swoją sztuczną biżuterię, powiesiłam je wszystkie na korkowej tablicy, przyczepiając je tutaj szpilkami, bo naprawdę mam dużo biżuterii, a wiedziałam, że jak ją ukryję, to po prostu nie będę jej używała. I tutaj te sztuczne naszyjniki, kolczyki, wszystkie są właśnie powbijane do tej korkowej tablicy i bardzo się to sprawdza. Następnie biurko, na odetestku, konstant holdesk. Tak wygląda moje biurko, moi drodzy, do makijażu. Dwa lustra. One jest zaraz przy oknie, także jak widzicie, prawdopodobnie Wasz obraz teraz nie będzie najlepszy, ale mam tutaj super dzienne światło. Absolutnie niczym się nie doświetlam. Mam tutaj tylko jedną lampkę, którą zapalam wieczorem, ale ogólnie tutaj wykonuję mój makijaż, moi drodzy. Tutaj jest takie bardzo fajne krzesło. Widzicie? Krzesło i tutaj sobie siedzę. Wybrałam to, akurat jest biurko, moi drodzy, zaprojektowane na komputer, ale ja chciałam coś bardzo minimalistyczne i coś, co mogę utrzymać w czystości. I tak akurat tutaj jest, ponieważ to jest szklane. Krzesło kupiłam w Ikei, a to biurko zamówiłam z Argosa. One naprawdę były bardzo tanie, bo one chyba kosztowały około 50 funtów. No i następnie możecie zobaczyć, jak to jest wszystko zorganizowane na tym biurku. The whole desk, no pupis. Jak to jest zorganizowane na tym biurku. Przede wszystkim kuferek. Ja Wam jego pokazuję. Ja wiem, że ostatnio pytaliście się mnie o ten kuferek i wszystkie informacje będą na moim blogu. Mam dla Was fantastyczne nagrody właśnie, które zafundowała nam ta firma. Także dziękujemy jej bardzo serdecznie za zorganizowanie nagród. Także konkurs będzie na blogu, moi drodzy, z tymi kuferkami. I teraz tak. Tutaj mam róże. Wszystkie. Także come closet, siodendy. Tutaj mam wszystkie róże kolorowe, także fajnie, bo wszystkie je widzę i na tym mi zależało. Tutaj mam jakieś... Tutaj mam wszystkie, moi drodzy, pudry, bronzery. Tutaj jeszcze bronzer jest z Elfa. Tutaj jest kilka bronzerów także z Elfa. No i oczywiście róże i bronzery z Vipery, które ostatnio Wam pokazywałam na filmiku. Także jak sobie tutaj siedzę na krześle, to bardzo fajnie mam do wszystkiego dostęp. Następnie w sam środek kuferka wsadziłam tutaj coś dla ciała. Wszystkie moje ulubione zapachy na dzień i na wieczór. Jakieś, zobaczcie, balsamy pięknie pachnące do ciała. Ten już mam naprawdę długo i do dziś nie mogę go zużyć. Perfumy na przykład tutaj są Coco Chanel. Także tutaj sobie wszystko tak urządziłam, że po prostu wsadziłam wiklinowe koszyki i sobie wsadziłam te rzeczy, które najczęściej używam, żeby mieć do nich dostęp cały czas. Następnie tutaj są wszystkie rzeczy do twarzy. Wody termalne z La Roche-Posay, do zmywania makijaży garnier dwufazowy, którego absolutnie kocham. Następnie jeden niesamowity krem Eva Claire M, którego szczególnie Wam polecam, ale myślę, że zrobię ogromną recenzję na temat tego kremu na moim blogu, bo jest wspaniały. I następnie tutaj filtr z La Roche-Posay, następny Eva Claire H z La Roche-Posay. Tutaj jeżeli mi coś okropnego wyskoczy, to Eva Claire K i Eva Claire A, a na stosowanie punktowe. Tutaj mi moja babcia dała Penaten. I jeszcze tutaj mam sudokrem, jak coś okropnego mi wyskoczy, to bardzo fajnie działa. Teraz akurat testuję z Vichy płyn micealny, bo mi się mój z La Roche-Posay skończył. I tutaj ogólnie wszystko, co do twarzy używam na co dzień, to tutaj sobie jest właśnie w tym pojemniku, moi drodzy. Następnie tutaj są paletki. Tutaj są paletki ze Slika. Także ja je sobie wszystkie tak poukładałam, zobaczcie, że tutaj są wszystkie te paletki. Następnie tutaj są bazy do cieni i eyelinery.
No i tutaj cienie wszystkie jakieś sypkie, cienie z Inglota, na przykład zaraz Wam pokażę, które naprawdę są rewelacyjnej jakości. Tutaj jest Max Factor, Inglot w szarościach, Inglot w turkusach, Inglot w zieleniach, Inglot w takim pięknym złocie. I tutaj dalej różne cienie tutaj są, cienie z Accessorize, zaraz Wam pokażę, które są w niesamowitych kolorach. I tutaj cienie z Gosha i później cienie z Haana na samym końcu i z Maka. Tą paletkę z Maka już mam bardzo długo, w ogóle jej nie używam, ale właśnie zorganizowałam to tak, żeby tych kosmetyków częściej używać. Że to jest kuferek numer 1. Do tych kuferków możecie jeszcze sobie dokupić, przepraszam, nie dokupić, to już jest w zestawie, pasek, który tutaj się doczepia i ten kuferek zamykany jest na klucz. Ja go tak zorganizowałam, żeby on był cały czas otwarty, żebym po prostu miała dostęp do wszystkich kosmetyków non-stop, bo chowanie ich w różnych pudełkach, gdzieś tam na samym dole szuflady, powodowało to, że ja tych kosmetyków praktycznie w ogóle nie używałam. I teraz mając go na moim biurku, jest on cały czas rozłożony. Ja siedząc tutaj, robiąc makijaż, po prostu mam dostęp do wszystkiego i szczególnie jak nagrywam dla Was filmiki i często nie mam żadnego makijażu zaplanowanego, to mając wszystko na oku, po prostu sprawia to tak, że używam kosmetyków, których prawdopodobnie jakby były schowane w szufladzie, bym nie użyła. Następnie dwa lustra, już Wam pokazywałam. Tutaj są moje szczotki do włosów. Tutaj są wszystkie pędzelki. To jest, moi drodzy, kupione coś na długopisy. Wybaczcie, one są teraz brudne, one czekają na pranie, ale ogólnie raz w tygodniu, zawsze w weekend robię pranie tych pędzelków i one właśnie tak sobie tutaj wyglądają, także jest mi wygodniej, sięgam sobie. Tutaj zazwyczaj jest cała złota kolekcja, tutaj ta standardowa, kilka pędzli z Sakura, no i moje starsze pędzle, które mam w Christian Dior, kilka z Maka. Następnie... Następnie, moi drodzy, to urządzenie pokazywałam Wam, kupiłam je w Ikei. I w Ikei, moi drodzy, to możecie kupić w dziale łazienkowym. Jest to fantastyczne, ponieważ macie miejsce na szmineczki. Ja nie wiem, co tutaj się w ogóle golarka od rana znalazła. Wszystkie tusze, moje kredki. Tutaj mam tusze, zobaczcie, Maybelline ten nowy, później The False Is Volume z Max Factora, z firmy Haan, z firmy Bourjois, z firmy Victoria's Secret, baza z Gosha, tutaj kilka takich kolorowych eyelinerów, żel do brwi z Gosha, eyeliner z firmy Revlon, eyeliner z Bourjois, który jest masakratyczny i eyeliner z Elfa, którego także nie polecam. Wszystkie podkłady. Tutaj mam Clarinsa Everlasting Foundation, tutaj mam, moi drodzy, z Lancome, tutaj następny Clarins, Vichy, którego już chyba nigdy nie dokończę i następny z Lancome, którego uwielbiam, jest rewelacyjny do skóry tłustej, naprawdę nie daje mocnego krucia, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego podkładu. Następnie tutaj puste opakowanie już farby, którą ostatnio robiłam sobie włosy z Life. U Was te farby nazywałam się Syos. Ja muszę ją po prostu sfotografować, dlatego zatrzymałam sobie puste opakowanie. Dam Wam o niej znać, co o niej myślę. No i oczywiście wszystkie szmineczki, kilka z Maybellina. Moja ulubiona, którą mam dzisiaj na ustach, 371 z L'Oreala. Kilka z Elfa, z Celi, z Klinika, Lips Makersy o smaku Fanty, koleżanka mi ze Stanów przywiozła, no i oczywiście błyszczyki i tak dalej, i tak dalej. Także to sobie też tutaj stoi, moi drodzy, i mam i po prawej, i po lewej mam kosmetyki właśnie do makijażu dziennego. Następnie tutaj w tym pudełku są moje waciki, którymi zmywam makijaż, tak żeby nie kurzyły się, są one zamknięte. Szukam czegoś innego do swoich pędzli, coś, żeby te pędzle były zamknięte, żeby one się nie kurzyły, ale jak na razie, jak widzicie, pędzli mam dużo, jeszcze dojdzie mi kilka tych pędzli z Sakura, także no muszę nad czymś tutaj pomyśleć. Jeszcze Wam Darren zrobi takie ogólne, jak to tutaj... O, zapomniałam jeszcze o kosmetyczce, moi drodzy. W tej kosmetyczce mam wszystkie testery. Jak robię jakieś zakupy, to albo proszę dziewczyny o testery, albo po prostu są testery wystawione i my je sobie po prostu bierzemy. Także wiem, że jakbym znowu miała je schowane, to nigdy w życiu ich nie użyję. Dlatego właśnie dałam je sobie tutaj na biurko i zaczynam powoli je używać. Tutaj jest kilka testerów z Klinika, kilka testerów z Vichy. Także one są po prostu w kosmetyczce razem i staram się ich używać. Po prostu jak coś mi się spodoba, to potem znowu sobie dokupuję.
Nasty Merrow. Następnie duże lustro, w którym, powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie mieć pokoju bez dużego lustra. W lustrze takim wielkim widzicie się całe i widzicie, jak cała wasza stylizacja, cała wasza kreacja wygląda. Kwiatuszek, kwiatuszki kocham, moi drodzy. Mamy chyba z 10 kwiatków w bardzo małym domu, w którym mieszkamy i w każdym pokoju właśnie następnie są tutaj taka półeczka, która tak naprawdę wcisnęła mi ją koleżanka, ponieważ nie jest to fantastyczny zakup, ale ogólnie wykorzystałam ją, żeby właśnie mieć wszystko znowu pod ręką. Jak widzicie, tutaj waciki do zmywania makijażu. Tutaj mam wszystkie temperówki, jak trzeba szybko naostrzyć. Tutaj, moi drodzy, w tym pudełku mam wszystkie okulary słoneczne i normalne. Na przykład tutaj mam okulary, które noszę w ciągu dnia, ale teraz mam nową parę i sobie te schowałam. Stare portfele z Mulberry. Później taki następny portfel kupiłam sobie w Polsce, jak byłam, taki malusieńki, bardzo mi się podobał. Następnie z firmy, w której pracuję, na karty kredytowe. Tutaj mam różne karty z Tesco i tak dalej, też których co chwilę nie używam, dlatego one tutaj są. Jakiekolwiek właśnie produkty do czyszczenia okularów, to akurat pochodzi z Parisa, z Optyka w Polsce. Także tutaj są moje wszystkie okulary i jakieś tam portfele. I następnie tutaj mam rzeczy do paznokci. Rzeczy do paznokci, różnego typu rodzaje, na przykład te lakiery, które mi ostatnio Ania kupiła z LA Colors. Jakieś specjalne mazaki do odsuwania skórek z Elfa. Produkt z Vibo, który jest niesamowity i żałuję, tak żałuję, że więcej sobie tego nie kupiłam. Fantastycznie lakier wysycha, spryskując mgiełkę na paznokci wysycham w kilka sekund. Różne kremy właśnie do odsuwania skórek. Kilka lakierów tutaj z China Glaze. Vibo, niesamowite są lakiery do zdobienia paznokci, ponieważ mają niesamowicie cienkie pędzelki. Ja już długi czas je używam. Jeszcze mieszkając w Polsce, a to było, moi drodzy, 8-9 lat temu, zobaczcie, ja już wtedy kupowałam właśnie sobie te lakiery do zdobienia paznokci. Także tutaj są moje wszystkie lakiery. Kremy do stóp z Avonu. Mam fajną taką moją koleżankę, która sprzedaje właśnie Avon lub Avon. I zamawiam sobie właśnie takie rzeczy, które wiem, że lubię. Tutaj jest kolorek na przykład z China Glaze. Dużo mam też lakierów z Maybelline. Zaraz wam pokażę, gdzie jest tutaj jeden. Tutaj jest na przykład Maybelline, taki świecący. Także tutaj trzymam wszystkie moje lakiery. Zmywacz do paznokci, najlepszy jaki jest, jakikolwiek używałam, Sally Hansen. Następnie tutaj w takiej kosmetyczce z Victoria's Secret mam jakieś pilniki i rzeczy do zdobienia paznokci, typu naklejki. Naklejki i jakieś diamenciki i obcinaczki do paznokci i pilniczki. To kiedyś także dostałam od mojej siostry z firmy Avon. Połowę rzeczy już zgubiłam, ale sobie tutaj wsadziłam swoje pensety i właśnie także obcinaczki do paznokci i do skórek. I tatuaże, które jak czasami robię jakiś Halloween albo jakiś ekstremalny make-up, to sobie przyklejam na twarz lub teraz na ciało. Teraz, kochani, pokażę wam półkę, która zaraz stoi koło tego ślicznego kwiatuszka. I zacznę od samej góry. Tutaj mam wszystkie moje torby. Torby, które są w cloth bags. Tak wygląda cloth bag, czyli taka szmaciana, zobaczcie, taka pokrywa na wasze torebki, żeby one się po prostu nie kurzyły. Także jak nie używacie swojej torebki, to wsadzacie sobie tutaj torebkę, zamykacie i dajecie ją sobie w odpowiednie miejsce i wtedy oczywiście nic się z nią nie dzieje. Nie ostatni, dawno temu już kupiłam buty przepiękne z firmy Riis. I ostatni zakup z Mulberry tutaj sobie dałam. Następnie dalej, tutaj mam, moi drodzy, w takich wiklinowych koszykach wszystkie pudełka. Pudełka po iPadach, po kamerach, po telefonach, po portfelach. Zbieram pudełka także, żeby wam później zrobić zdjęcia na bloga puste. Tutaj są puste opakowania z Maca, ponieważ jeżeli oddacie 5 opakowań, dostaniecie szminkę gratis. Także tutaj sobie te trzymam, te opakowania już nie wiem jak długi czas, one już tu chyba są z roku. Jakoś nikt zawsze zapomnę ich wziąć do Maca. W drugim wiklinowym koszyku są wszystkie kosmetyczki. Kosmetyczki, które na przykład zabieram ze sobą na wakacje. Tutaj mam taką pokrywę na pędzle, które także zabieram jak wyjeżdżam na wakacje. Tutaj są wszystkie rzeczy do szycia, przyszywania guzików, igły, nitki i tak dalej, i tak dalej.
Następnie następny kuferek, także który pochodzi ze strony kuferki EU, moi drodzy. Ja Wam wszystko napiszę na moim blogu, jak i pod filmikiem, jeżeli wiem, że dużo, dużo dziewczyn pytało się, skąd te kuferki pochodzą. Dlatego Wam wszystko, wszystko napiszę na blogu, jak i pod filmikiem. To jest kuferek, moi drodzy, którego także sobie wybrałam. Wybrałam go sobie na swoją biżuterię, ponieważ ten jest bardzo ogromny i wiele rzeczy się w nim mieści. Wybrałam sobie drugi taki, żeby mieć tutaj właśnie swoją biżuterię. Ja Wam go zaraz pokażę. On tak się prezentuje, położę go na ziemię. I tak wygląda mój ten kuferek po... on jest cały czas otworzony, dlatego że znowu chcę tych wszystkich moich rzeczy, tej całej biżuterii używać. I wiem, że jeżeli schowam ją do pudełka zamkniętego, to znowu nie będę jej miała na sobie. Tutaj mam wszystkie pudełka z jakiejś takiej droższej, prawdziwej biżuterii. To jest karta gwarancyjna na czyszczenie mojego pierścionka zaręczynowego na całe życie. Także jakbym chciała go sobie wypolerować, to tutaj mogę iść do sklepu z tą kartą i wypolerują mi go za darmo. Następnie opakowania z różnymi jakimiś artystami. To jest tutaj kupiony pierścionek, który Wam się bardzo, bardzo podoba. To jest ten pierścionek 2 w 1. I tutaj właśnie trzymam sobie jakieś bransoletki, jakieś puste opakowania, jakieś kolie, które dostałam od mojej babci. Tutaj kupiłam mojemu tacie na urodziny, ponieważ mój tato ma znak zodiaku Skorpion. Kupiłam mu taki wisiorek z naszego sklepu, właśnie ze Skorpionem. Następnie wszystkie, cała prawdziwa biżuteria, jakaś taka całkowicie egzotyczna, którą przywiozłam sobie z Afryki. Tutaj sobie trzymam, na przykład jakieś muszelki. Wszystkie broszki, które dostaję z pracy, zazwyczaj dostajemy broszki, żeby nosić je w pracy. Zawsze co sezon się zmienia, to dostajemy inne broszki. Tutaj także sobie je trzymam. Także jak jestem ubrana, to szybko na uniform zakładam taką broszkę. No i tutaj następne, jeszcze także z pracy, jako pracownik właśnie tej firmy. Czasami mam takie coś na sobie. I następnie, moi drodzy, bransoletki. Tutaj bransoletki, które akurat te pochodzą z H&M. Tutaj prezent od mojej przyjaciółki. Następny prezent od mojej przyjaciółki. Ona najbardziej chyba wie, co tak naprawdę mi się podoba. I znowu prezent od mojej przyjaciółki. I znowu prezent od mojej przyjaciółki. I znowu prezent od mojej przyjaciółki. Także serdeczne pozdrowienia dla mojej przyjaciółki, ale dużo prezentów od niej dostaję i wiem, że jestem szczęściarą, żeby mieć właśnie osobę, którą znam już ponad 20 lat. I dalej utrzymywać kontakt. Zegarek z Michaela Korsa, moi drodzy. No, jakbym chciała to złożyć, moi drodzy. Gdzieś wyjeżdżam, nie chcę, żeby się zakurzyło. Zamykam kuferek i stawiam, biorę go na przykład ze sobą. Oczywiście możecie go tutaj zamknąć, tam w środku jest także kluczyk, moi drodzy. Położę go na półeczkę. Następnie zdjęcie z Darrenem. Moi drodzy, to było prawie 7 lat temu, jak się poznaliśmy i nasza... to była super impreza. Ja malowałam Darrenowi twarz, bo to imprezy na Halloween, moi drodzy. Także ja tutaj mam krew w ogóle na ustach. Darren głowę rozwaloną, z tyłu jakaś mumia. Także była kapitalna impreza. Następny kuferek. Ta już mam bardzo, bardzo długo. Ja go kupiłam z zwykłego sklepu, moi drodzy. Tutaj trzymam rzeczy do ciała. Różne balsamy, samoopalacze, na przykład z Fake Bake, Sand Moritz, jakieś toniki do twarzy, których już tak często nie używam, tutaj są. Tutaj mam wszystkie rzeczy do włosów, jeżeli chodzi o paski, spinki, wsówki i tak dalej, także w kosmetyczce wszystkie rzeczy do włosów. A tutaj jest moje królestwo, moi drodzy, wszystkich produktów do włosów, lakierów, odżywek. Kilka produktów z Feli, tutaj spray powiększający z Pantene, lakiery do włosów, pianki z Goldwella, emulsja wygładzająca z salonów fryzjerskich Lovely Look, spray zwiększający objętość z salonów fryzjerskich Lovely Look, spray ochrony z Toniem Gaia, serum z salonów fryzjerskich Lovely Look, pianka z salonów fryzjerskich Lovely Look i pianka do włosów z L'Oreala, którą bardzo, bardzo lubię. Na błyszczar z Umberto Giannini. Tutaj specjalna taka pasta do krótkich włosów, którego czasami Darren ją używa, z Fashion Pixel. Tak, moi drodzy, bardzo lubię także tą odżywkę bez spukiwania Inner Effect. To jest seria, o ile się nie mylę, Resoft.
bardzo fajna z Goldwella, dwufazowa, trzeba ją wymieszać. Następnie, następna wiklinowa. Tutaj mam wszystkie kosmetyczki. Na przykład kosmetyczka z Kat Kidston, którą dostałam na urodziny od Kerry, którą mieliście okazję poznać. W tej kosmetyczce trzymam wszystkie rachunki, to znaczy staram się tam trzymać wszystkie rachunki jakichś droższych rzeczy. Następnie kosmetyczka z Michaela Korsa i mój ostatni zakup z firmy Mulberry, właśnie taka wyjściowa clutch bag, także tutaj sobie moi drodzy, te opakowanie są czapki, rękawiczki, nauszniki na zimę, także powoli wiem, że będę musiała je niedługo wyciągnąć stąd i zacząć używać. Następnie w takim małym pudełku są wszystkie rzeczy do Halloween, także jakieś spraye do włosów, kleje, farby do twarzy, glittery, czyli brokaty, tutaj wszystko jest, moi drodzy. I następnie cała biżuteria, która jest zepsuta, którą mam ochotę do czegoś doszyć, co z nią zrobić, to tutaj w takich dwóch pudełkach jest ta właśnie biżuteria zepsuta. Następnie książki. Tutaj zdawałam First Aid Course, czyli pierwszej pomocy kurs, którego musiałam zdać. Dostałam oczywiście książkę. Bardzo lubię czytać Danielle Steel, same romanse. Tutaj jakieś gazety. Następna książka, którą przeczytałam, o, niesamowita, The Mind Gym, Wake Your Mind Up. To jest taki trening dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, moi drodzy, ale bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o moją pracę, mi się stąd przydało, jak rozmawiać z ludźmi, jak ich wspierać, ale jak także rozwiązywać problemy, które właśnie czasami mamy w pracy. Następnie gazetę, bardzo często je przeglądam po to tylko, żeby dostać jakieś inspiracje na makijaż lub na wygląd. I tutaj skończyłam kilka kursów, jeżeli chodzi o obsługę klienta, level 1, 2 and 3, czyli 3 tak jakby stopnie tego kursu skończyłam. Z tego także mam dyplom, ale nie powiesiłam go jeszcze sobie na ścianie. I następnie, zaraz Wam pokażę, w zeberkę takie dwa opakowania. I tutaj trzymam wszystkie moje torebki. Na przykład torebki z Zary, torebka Mulberry, którą zaprojektował Giles Deacon, jeden z takich moich bardzo fajnych projektantów mody. Torebka z Biedronki za 19 zł. Też także torebka, nie wiem skąd pochodzi, ale jak widzicie, złoto mój ulubiony kolor, uwielbiam. Torebka z New Looka, torebka z Versace'ego, podróba z Louis Vuitton. No dużo, 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 tam jest kilka jeszcze z Guessa. Torebki, które tutaj rzadziej używam, właśnie są tutaj. I następne pudło. I następnie pudło to są wszystkie moje paski. W sześciu tankie jakieś kokardki. O, ten nawet jeszcze, zobaczcie, z ceną, ani razu go jeszcze nie miałam na sobie. Jakieś świecidełka, szelki, grube paski, cienkie paski, błyszczące paski, złote. Moi drodzy, świetne torby. Wszystkie torby, które co sezon firma, w której pracuję, produkuje, ja je zawsze biorę ze sobą na zakupy, także one sobie tutaj wiszą. Tutaj także byłby powieszony mój uniform do pracy, żeby szybko go mieć na sobie. I to jest bardzo fajne urządzenie, ponieważ możecie to sobie założyć na jakiekolwiek drzwi, z której strony chcecie. Zazwyczaj jak nagrywam filmiki, to przekładam to na drugą stronę, żebyście nie widzieli całego mojego bałaganu i wszystkiego. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo Was piszę, proszę piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że ten malutki pokoik, już bardziej się teraz z nim tak zaznajomicie i będziecie wiedzieć, gdzie nakręcam. Buziaki, dziękuję za wsparcie, pa, pa.